Dzień przed rozpoczęciem Suwałki Blues Festival miasto zaliczyło wpadkę, i to dosłownie. Do nowo wybudowanej na placu Marii Konopnickiej fontanny wpadła zamiatarka chodnikowa. Maszyna podczas sprzątania placu przejechała zbyt blisko fontanny i uszkodziła jej konstrukcję. Dziurę zamierzono naprawić jak najszybciej, ale do tej pory fontanna nie działa. Podczas Suwałki Blues Festiwalu plac Marii Konopnickiej miał być wizytówką miasta. Tak się jednak nie stało, bo zamiast dwóch podświetlanych fontan turyści mogli zobaczyć tylko jedną. Drugą, uszkodzoną, zastawiono ogrodzeniem, które stoi po dziś dzień. Niestety elementy, które są zainstalowane w tej fontannie, te elementy typowo techniczne, czyli dysze, wsporniki, na których były ustawione płyty, są robione pod specjalne zamówienie, pod konkretny projekt i pochodzą aż z Belgii. Także to wymaga czasu, żeby te elementy dotarły tutaj do Suwałk. Na pewno własnymi siłami zostaną wykonane tutaj na miejscu płyty kamienne, które będą pokrywały tą fontannę, które zostały uszkodzone na skutek tego nieszczęśliwego wypadku. Rzecznik Urzędu Miasta początkowo zapewniał, że fontannę naprawią w dniu rozpoczęcia festiwalu. Później, że w poniedziałek. Do tej pory na placu Marii Konopnickiej nie widać żadnych prac naprawczych. Na tą chwilę plac Marii Konopnickiej nie jest ubezpieczony, także kwestia tego, jak zostanie sfinansowana ta naprawa, pozostaje nadal otwarta. Być może będą to pieniądze własne miasta, być może będą to pieniądze pochodzące z ubezpieczenia zamiatarki, która uszkodziła tą fontannę. Także tu jest jeszcze kwestia otwarta i pozostająca na razie, że tak powiem, nierozstrzygnięta, jak to zostanie sfinansowane. Wiadomo już, ile będzie kosztowała naprawa. Jest znany wstępny szacunkowy koszt. Ile oszacowano, że naprawa wyniesie ponad 70 tysięcy złotych. Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni zostali poinformowani, że nie można jeździć ciężkim sprzętem po fontannie. Nie chcą jednak komentować zdarzenia. Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni zostali poinformowani o tym, by nie jeździć po fontannie i tego się trzymali. No tak akurat się stało, że osoba, która przejeżdżała tą zamiatarką obok, no może gdzieś nie wyczuła tej odległości. No i niestety te płyty się załamały, a wiedziała o tym, że na fontannę najeżdżać nie można i na pewno nie zrobiła tego celowo. Na naprawę fontanny trzeba będzie jeszcze poczekać. Pewne jest, że ratusz planuje ją otoczyć kamiennymi kulami, jak drugą fontannę na placu, lub donicami z kwiatami, aby w przyszłości uniknąć podobnych wypadków. Z Australii, Ameryki, Chin, jednym słowem z każdego zakątka świata można teraz zobaczyć, co dzieje się w Suwałkach. Urząd Miasta zamontował dwie kamery, które monitorują miasto 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a obraz z nich można oglądać w internecie. Kamery są dwie. Jedna na ratuszowej wieży, druga na dachu budynku Urzędu Miasta przy ulicy Noniewicza. Te kamery na żywo 24 godziny przez 7 dni w tygodniu pokazują to, co dzieje się na placu Marii Konopnickiej i na ulicy Kościuszki. Jest to takie narzędzie dość popularne już i wykorzystywane przez inne samorządy. Aby móc podglądać, co dzieje się w Suwałkach, wystarczy wejść na stronę internetową Urzędu Miasta i po prawej stronie kliknąć w zakładkę Kamery Online. Kamery zostały włączone na dzień przed Suwałki Blues Festiwalem, także już w trakcie bluesa można było oglądać za pośrednictwem tej kamery, no bo niestety nie posłuchać, bo nie mają takiej funkcji, co dzieje się w tych dwóch miejscach. Ten pomysł był już wcześniej zgłaszany podczas sesji Rady Miasta. Rzecznik Urzędu Miejskiego Jarosław Filipowicz poinformował nas w drugiej połowie czerwca, że kamery online pojawią się tylko pod warunkiem, gdy właściciele kamienic zadbają o stan dachów. Tak się jednak nie stało, a kamery zamontowano. Ciężko mi powiedzieć, co się zmieniło względem słów pana rzecznika. Myślę, że to moja subiektywna ocena. Oczywiście, że nie byłoby takiej potrzeby, że te kamienice muszą w jakiś tam sposób diametralnie się zmienić, bo sam plac Marii Konopnickiej jest tak ładnym miejscem, że warto go pokazywać. Kamery są dwie i tak pozostanie. Miasto nie planuje zamontować ich więcej. Ile kosztowały? Usłyszeliśmy wymijającą odpowiedź, że zostały zakupione w ramach funkcjonowania Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego. 2 pożary w ciągu weekendu i to jednego budynku. Centrala Starej Poczty między ulicą Kościuszki a Czarną Hańczą to już tylko wspomnienie, bo po drewnianym budynku pozostały tylko zgliszcza. Mieliśmy dwa zgłoszenia. Pierwsze zgłoszenie o pożarze mieliśmy w sobotę 12 lipca w godzinach wieczornych. Wówczas sądziliśmy, że to było zaproszenie. Do budynku nie były podłączone żadne instalacje, budynek był opuszczony. Po tym pożarze nie było zbyt dużych strat. Następnego dnia rano strażacy otrzymali kolejne zgłoszenie z informacją, że pali się ten sam budynek.
po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pożar jest już rozwinięty. Praktycznie rzecz biorąc, duża część budynku była objęta ogniem. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Na szczęście nie było ofiar. Było podejrzenie, że w budynku mogą przebywać bezdomni, jednak strażacy nikogo tam nie odnaleźli, a z budynku pozostała tylko ruina. My w swojej dokumentacji ujęliśmy jako prawdopodobną przyczynę podpalenie. W takich przypadkach dochodzenie prowadzi Komenda Miejska Policji w Suwałkach. Straty wyceniono na 10 tysięcy złotych. To, co udało się ocalić, nadaje się tylko do wyburzenia. Pożar wpłynie więc na wartość nieruchomości. Działkę leżącą na zapleczu poczty przy ulicy Kościuszki kilka tygodni temu wystawiono na sprzedaż. Cena wywoławcza wynosiła 220 tysięcy złotych. Przetarg miał zostać rozstrzygnięty we wrześniu. Tak się jednak nie stanie, bo po pożarach zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Cena wywoławcza ma być większa. Fontanna przy ulicy Kowalskiego od lat stała wyłączona, a zamiast cieszyć oko, odstraszała swoim widokiem. Jej administratorem do tej pory był Zarząd Dróg i Zieleni, który nie miał pieniędzy na jej remont. Zainwestować w fontannę postanowiło przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Starą fontannę trzeba było zrównać z ziemią. Nadgryzł ją ząb czasu i nie dało się jej naprawić. To mieszkańcy zabiegali o to, aby fontanna znów działała. Co z tą starą fontanną, która od wielu, wielu lat była nieczynna, była raczej takim dosyć przykrym, sprawiała przykry widok. Jest to teren zielony, my jesteśmy firmą, która zajmuje się dostawą wody, obsługujemy też inne fontanny w mieście, stąd taki był pomysł prezydenta miasta, czy może wodociągi by wybudowały fontannę w miejsce istniejącej starej, zniszczonej fontanny. Zgodziliśmy się i stąd tą fontannę budujemy, jesteśmy inwestorem. Prace jeszcze trwają, ale jest już wizualizacja nowej fontanny. Nie oddaje jednak ona całego efektu. Prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji nie chce zdradzać szczegółów, ale mówi, że fontanna przy ulicy Kowalskiego będzie podobna do tych na placu Marii Konopnickiej. Będzie to 16 tak zwanych obrazów wodnych. Obrazy wodne będą miały swój program zmiany tych obrazów, będą też podświetlane. Teren wokół fontanny będzie wyłożony płytami granitowymi i kostką polbrukową, czy kostką betonową, poprawnie mówiąc. Myślę, że to będzie, będą też ustawione ławeczki w ilości 10 sztuk. Myślę, że to będzie ładny teren do odpoczynku i takiej rekreacji rodzinnej. Woda ma wylatywać z dysz na wysokość nawet 3 metrów. Oprócz podświetlenia 20 reflektorami, fontanna ma mieć też efekt lustra wody, które będzie utrzymywać się kilka centymetrów nad kamiennymi płytami. Wszystko to będzie można oglądać już niedługo. Zgodnie z zawartą umową i z deklaracją wykonawcy, z zakresem robót, który w tej chwili został do zrobienia, myślę, że w ciągu 2 tygodni, czyli tak na koniec lipca, może pierwsze dni sierpnia. Koszt nowej fontanny nie jest mały. Całość, łącznie z uporządkowaniem alejek, ławkami i nowymi latarniami, będzie kosztować około 700 tysięcy złotych. W Suwałkach powstała nowa plaża, a raczej jej namiastka. Przed centrum handlowym Plaza stanęła gigantyczna piaskownica, z której chętnie korzystają i dzieci, i dorośli. Pogoda w ostatnim czasie jest dla mieszkańców polskiego bieguna zimna wyjątkowo łaskawa. Temperatura powietrza nie spada poniżej 25 stopni Celsjusza. W takie dni najlepiej ochłodzić się na plaży. Ta nad zalewem Arkadia jest oblegana, ale pojawiła się druga, na której co prawda jest piasek, ale wykąpać się nie można. Na początku to tak trochę dziwi, nie? Bo to plaża w centrum Suwałk, ale dla dzieci tak, aby to utrzymać w jakimś tam porządku. To może być. Przed centrum handlowym można powygrzewać się na leżakach albo schłodzić w cieniu parasola. Na najmłodszych czekają plastikowe foremki i wiaderka. Wchodząc do ogromnej piaskownicy, można poczuć się jak na prawdziwej plaży. Uatrakcyjnienie wakacji dla dzieci, które nie mogą wyjechać nad wodę. Przede wszystkim, które nie mogą się pobawić na prawdziwej plaży. A z jakimi spotyka się Pan opiniami na ten temat? Na razie pozytywnymi, mimo tego, że projekt trwa tak naprawdę 3 dni, już mamy dużo pozytywnych relacji od klientów. Na tych, którzy chcą się ochłodzić podczas upałów, czeka pierwsza w Suwałkach kurtyna wodna. Pozytywnie, zaskoczona. Na pewno dzieciaki są zadowolone również. Widzę tutaj leżaczki, można sobie się poopalać w centrum Suwałk przy naszej plazie. Także jest okej. Okay. A Pani spróbuje poopalać się? Nie, no może teraz to nie, no. Tak. A taka kurtyna wodna, jak Pani myśli?
A to naprawdę też jest dobry pomysł, myślę, tak dla orzeźwiania, taki fresh. Szczególnie dla dzieci, w taki upał. W tej chwili mamy nadzieję, że te upały jeszcze trochę potrwają u nas. Myślę, że bardzo fajny pomysł dla dzieci. I czy pani z córką będzie przychodzić? Znaczy się, ja ogólnie siedzę na wsi całe wakacje, więc myślę, że nie, ale żebym była w Suwałkach jak najbardziej. Pomysł bardzo mi się podoba. A kurtyna wodna? Nie byłam, ale chyba dla córki się podoba, więc no fajnie, fajna sprawa. A tak w centrum miasta nie dziwi, że taka gigantyczna piaskownica? Nie, myślę, że ktoś super wymyślił. Dobry pomysł, no, na przykład dla mnie, dla babci na odpoczynek, na ławeczce, dziecko może się bawić. Korzystasz z leżaczków? Z leżaczków może nie, ale z tej bramki wodnej to na pewno. A dlaczego? W ciepłe dni to ochłada i tak o. Plaża przed plażą czynna jest codziennie od 9 do 21. Korzystać z niej będzie można do 17 sierpnia. Suwałki doczekały się toalety miejskiej z prawdziwego zdarzenia, własnej, należącej do miasta. Wcześniej mieszkańcy mogli korzystać z szaletu znajdującego się w kamienicy naprzeciwko Biedronki przy ulicy Noniewicza. Urzędnicy zdecydowali się z niego zrezygnować, bo bardziej opłacało się wybudować swoją własną toaletę. Miejska toaleta znajduje się za budynkiem Urzędu Miasta przy ulicy Noniewicza. Lokalizacja nie jest przypadkowa, bo nastawiona na mieszkańców i turystów, którzy tłumnie odwiedzają plac Marii Konopnickiej. Jest to miejsce zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie nowego placu Marii Konopnickiej, gdzie w sezonie letnim powstało mnóstwo ogródków piwnych. No, myślę, że ludzie będą teraz częściej tutaj, znaczy widać, że ludzie częściej tutaj przebywają w tym miejscu, także na pewno i toaleta miejska w tym miejscu będzie bardziej potrzebna. Wydaje mi się, że w każdym mieście takie miejsce jest niezbędne wręcz. Czy to dla mieszkańców, czy to dla gości takim, jaki ja jestem. Wcześniej szalet miejski przez 5 lat funkcjonował kawałek dalej, w kamienicy naprzeciwko Biedronki. Po przeanalizowaniu wydatków, które Urząd Miejski ponosił na utrzymywanie toalety, którą można powiedzieć dzierżawiliśmy u prywatnego przedsiębiorcy, doszliśmy do wniosku, że wybudowanie własnego obiektu i utrzymanie go w takim stosunku rocznym będzie bardziej opłacalne niż zlecanie tego na zewnątrz, stąd też decyzja o budowie takiego obiektu. No. Nowy 63-metrowy budynek przypomina dom i kosztował 240 tysięcy złotych. Znajdują się w nim toalety dla mężczyzn i kobiet oraz dla osób niepełnosprawnych. Z miejskiego szaletu korzysta się pod czujnym okiem kamery, którą nadzoruje Straż Miejska. Ten budynek jest mniej więcej o takich wymiarach jak mały domek, także budowa takiego domu z tego, co się orientuje, kształtuje się gdzieś w takich kosztach, a wiadomo, że wyposażenie i wykończenie łazienki w każdym gospodarstwie domowym są to największe wydatki. Za skorzystanie z toalety zapłacimy złotówkę. Monetę wrzuca się do automatu zamontowanego na drzwiach. Szalet nie jest czynny całą dobę. Funkcjonuje od 6 rano do północy. Chodzi o to, że tą toaletę w jakiś sposób trzeba cały czas nadzorować i utrzymywać. Musi być osoba, która wyposaży ją w papier toaletowy, jeżeli ten się skończy, w mydło, jeżeli ono się skończy. Także na tą chwilę robimy to własnymi siłami, czyli obsługują to pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni. No, ciężko byłoby od kogoś wymagać, żeby pracował na trzecią zmianę. Poza sezonem turystycznym toaleta ma być czynna jeszcze krócej.